cześć. Postanowiłam nagrać tego vloga, mojego pierwszego właściwie, ze względu na to, że jednym z najczęściej powtarzanych pytań na streamie, jak się tak spotykałam z tym, to było pytanie, co ty będziesz robić po tych studiach? No. I chciałabym tutaj prawdopodobnie, jak będę sobie gadać, rozwiję parę nieścisłości, bo podejrzewam, że najczęściej ludzie, którzy się pytali, no byli jeszcze tak w wieku tak licealnym, już za niedługo matura, za niedługo początek tych studiów. I wydaje mi się, że istnieje, też pamiętam sama, jak ja myślałam, zanim zaczęłam moją przygodę ze szkolnictwem wyższym, jak ja sobie wyobrażałam, o co to chodzi i w ogóle z czym to się je. Przede wszystkim, na początek, no oprócz pewnych kierunków takich naprawdę ścisłych, nie ma czegoś takiego jak co ty będziesz robić po tych studiach, co ci te studia dadzą dokładnie na takiej zasadzie, że skończysz je i idziesz od razu do pracy. Nie ma tak, niestety. W ogóle, no praktycznie rzadko się spotykają naprawdę takie kierunki, po których od razu po skończeniu gdzieś idziesz i gdzieś masz, powiedzmy, gdzieś tam pracę załatwioną i już ty sam wiesz, co ty chcesz robić, tak? Sprawa jest oczywiście nieco łatwiejsza, jeżeli chodzi o kierunki ścisłe, tam związane z robotykami, z chemią, z fizyką, z matematyką. To już jest tam bardziej takie ustawione, ale duża część ludzi chodzi, i tak mniej więcej też ja, idą na kierunki humanistyczne. I to nie jest tak, że skończysz i masz, tak? Tak jak mówiłam wcześniej, tylko tutaj chodzi bardziej o to, że ty będziesz miał po tych studiach, będziesz miał papier. Będziesz miał pewne umiejętności, umiejętności pisania, umiejętności załatwiania, bo jednak te godziny spędzone w dziekanacie czy na walczeniu po prostu z różnymi rzeczami, to są te rzeczy, które ty nabywasz w czasie tych studiów, czy nauka języków, no cokolwiek, co tylko możesz z tego wynieść. Ale jeżeli chcesz rzeczywiście pracować i marzy ci się, nawet jeżeli chodzi o jakąś pracę związaną z tym swoim kierunkiem, to nie ma tak, że po skończeniu będziesz ją od razu miał, nawet jeżeli będzie związana. To trzeba chodzić na praktyki, trzeba się angażować w projekty, trzeba robić po prostu cokolwiek poza tym. Bo jedyna wiedza, którą ty tam tak naprawdę zdobywasz, która będzie ci przydatna w życiu, to są właśnie takie rzeczy, właśnie ogarnianie się samemu przede wszystkim, bo często ludzie wyjeżdżają nawet z domu, tak? To jest takie pierwsze spotkanie się z tą samodzielnością i to też jest część tych studiów, to też jest nauka o radzeniu sobie w życiu. Oczywiście można by powiedzieć, że tak, że ktoś wolał w ogóle nie iść i zaczął firmę i on wtedy zaczyna też wcześniej, bo jednak mimo wszystko szkolnictwo wyższe to jest jedyne trochę takie przedłużenie dzieciństwa i ja się z tym całkowicie zgadzam, ale jeżeli coś rzeczywiście chce mieć z tego i chce się do czegoś, nie wiem, do wymarzonej pracy dostać, czy mieć jakiś tak łatwiejszy start po momencie zakończenia tego, no niestety trzeba robić i to robić naprawdę dużo, bo no co ci to da? No co ty będziesz robił po tych studiach? No właśnie w tym momencie z samymi studiami nic, to bardziej właśnie chodzi o to, jakie te studia ci dają możliwości, wyjazdy, programy, projekty, praktyki jakieś załatwiane przez uczelnie na umowach, chociażby też kontakty różne się zdobywa w tym momencie, w ten sposób, właśnie chodząc i robiąc nieco więcej, tak? No i to trzeba po prostu robić, żeby coś robić po tych studiach. A to nie można też tak powiedzieć, że no co ty będziesz robić po tym. No nic, za bardzo. No. To chyba tyle. Cześć.